Katnap szukał Smyslowa, a Smyslow chował się pomiędzy roślinami. Ale Katnap zawsze go znalazł, nawet w takiej skrytce. Smyslow był w szoku, ale Katnap zawsze znalazł Smyslowa, nawet pod schodami. Każda jego skrytka była znaleziona przez Katnapa. Czy Smyslow wymyśli nową tajną bazę, skrytkę? Oglądajcie do samego końca. Ktoś dzwoni do moich drzwi, ale kto tam może być? Kliknijcie łapeczkę w górę, a ja te drzwi otworzę. I pamiętajcie też o subskrypcji. Jak coś mi się stanie, to pamiętajcie o mnie. Nazywam się Smyslow. Otwieramy za 3, 2, 1... Halo, kto tutaj jest? Kto tutaj? O nie, to Katnap! On mnie wszędzie znajduje. Ten Katnap jest nie do zniesienia. Zostaw mnie! Szybko, schowam się. Szybko, za kwiatami. Tutaj się schowam, tutaj. Szybko. Okej, dobra, tutaj mnie nie znajdzie, Patrzcie, jestem ukryty za roślinami. Nie znajdzie mnie. Idzie. Ha, jest Sabus. Nie! Znalazł mnie! Nie, gdzieś indziej. Nigdzie się nie mogę przed nim ukryć. On mnie zawsze znajduje. Wszędzie mnie znajduje, widzowie. Czekaj, może w szafie. Do szafy. Wchodzę. Nie mogę. Co jest? Tu jesteś. No nie! Ostatnio mamy spore szczęście do skarbów, ale możemy mieć jeszcze większe, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest gra Kaukt. Kaukt to darmowa strzelanka PvP oraz PV online, która już jest dostępna w pełnej wersji na PC oraz PlayStation. W samej grze przebywacie na tajemniczą wyspę Exile. Już teraz twórz swoją postać i wyrusz na podróż pełną przygód razem ze swoimi przyjaciółmi, stawiając czoła potworom, rozwiązując zagadki. Gra obecnie jest na PC, konsole PlayStation, a niesie to ze sobą sporo ciekawych korzyści. Między innymi komputery i konsole na oficjalnej stronie gry, które rozpoczęły się już teraz i są do zgarnięcia wysokie klasy PC oraz konsole PlayStation 5. Już od 15 lutego do 7 marca możecie dołączyć do kampanii Hacked Twitch Drops i odblokować ekskluzywne nagrody w grze, po prostu oglądając rozwój akcji. Sama gra nie wymaga subskrypcji PlayStation Plus, ale jeżeli ją posiadasz, to dostaniesz dodatkowy ekskluzywny pakiet. Jeżeli tak, to wystarczy tylko kliknąć w link w opisie, by przenieść się bezpośrednio do tajemniczej wyspy i podjąć wyzwanie. Za każde twoje znalezienie będziesz musiał dać mi diamenty. O nie! Słyszeliście? Za każde znalezienie muszę mu dać swoje diamenty. Zobaczcie, mam diamenty w Minecraft, ale jak on je znajdzie, to muszę mu je oddać. Niestety. Dużo diamentów. Katnap, słuchajcie, Katnap mi od pewnego czasu obrabia. On mi cały czas kradnie i szantażuje, że jak mnie znajdzie, to mi bierze diamenty. I patrzcie, muszę oddać mu swoje diamenty i to są wtedy jego diamenty. Wtedy, jak gdy mnie znajdzie. Spróbujmy się gdzieś ukryć, jeszcze gdzieś indziej. Może przez okno wyjdę, czekaj. Gdzie by się skryć? Bingo, wiem. W drzewie? Albo, czekajcie, że on nie może mnie zobaczyć. Czekajcie, może na sam sufit. Ej, tutaj. Wskoczę do góry! Wow! Dobra, wskoczyłem do góry. Jestem tutaj. Schowam się kominki. Dobra, jestem tutaj. Wskoczyłem bardzo wysoko. Może to miejsce będzie chociaż dobre. Tu już mnie nie zna... Mam cię, dawaj diamenty. Mnie wszędzie znajdzie już kolejne diamenty. Patrzcie, gdziekolwiek bym się nie ukrył. Dawaj, więcej diamentów. A zaraz mi się te diamenty skończą. A gdy mi się diamenty skończą, to mi wtedy... I wtedy będę... No i będzie po mnie, wiecie o co chodzi? Tylko tam nie rozwalaj mnie. Jestem najlepszy w szukaniu, wszędzie cię znajdę. On mnie wszędzie znajdzie, on jest najlepszy w szukaniu, wszędzie. Jaka może być tajemnicza, najlepsza skrytka w Minecraft? Oglądajcie samo końca, spróbujmy coś wymyśleć. Okej, Katnap, zostaw mnie, daj mi 3 minuty za te diamenty, daj mi dosłownie 3-5 minut i za 3-5 minut szukaj mnie, dobra, Katnapie? Za dużo, masz 2 minuty. Dobra, 2-3 minuty, okej. Masz diamenty za to i uwaga, daj mi to. Ja coś próbuję wykombinować. Dobra, no to w takim razie idę. Weź w takim razie, zejdź na dół. Na środek wioski możesz pójść. O, tam zacznijmy szukanego, dobra. On będzie mnie chował, a ja muszę się przed nim ukryć. Inaczej mnie zje i stracę diamenty. Dobra, no to let's go. Okej, zobaczcie to. Widzowie, w pewien pomysł wpadłem na od czasu, od wczoraj, tylko wam nie mówiłem. Słuchajcie, jest drzewo. A co jakbyśmy do tego drzewa weszli? A co jakbyśmy to drzewo przesunęli? Ej, mam fajny pewien pomysł. Patrzcie na to, to jest normalne drzewo Minecraft. Normalnie tutaj diamenty odłożę. To jest normalne drzewo, które możemy sobie niszczyć, położyć, tak? I tutaj nic nie ma w tym drzewie, tak? Ale co jakbyśmy zasadzili jakieś inne drzewo, gdzie on by mnie w ogóle nie znalazł? Czekajcie, zaraz wam pokażę, co z tym drzewem. Ale pierwsze, chodźmy do mojej piwnicy. Pokażę wam moją nową piwnicę. Tutaj, w tej piwnicy wygląda wszystko ok? Czy coś nie pasuje? Patrzcie. A co tam nie pasuje tutaj? Zaraz wam pokażę, co nie pasuje. Rozwalmy to, uwaga. Rozwalamy teraz dół, robimy szybko dół. Zróbmy dziurę i ją udekorujmy. Weźmy jakieś rzeczy tutaj, trzymajmy. Może to być pokój, Hejka, może być to robisz? Tajna ba... Patrycja?
Uważaj, tu jest katnap, Alek. Co? Katnap tu jest? Uważajcie, bo jak was znajdzie, to musicie dawać diamenty. Słyszycie? Diamenty. O, jak was znajdzie, to katnap zabiera diamenty i wtedy was zje. Rozwali was po prostu, nie? To musimy się schować. Ja nie chcę mu dawać diamentów. Teraz słuchajcie, mamy jeden pomysł. Pomóżcie mi. Pomóżcie mi z dziurą. Kopmy dziurę. Weźcie kilofa i kopiemy dziurę. Dawajcie. Bierzemy. Kopiemy dziurę. Tutaj na dół, tylko góry nie rozwalajcie. Okej, dziura musi być taka. Weź, Patrycja, postaw jakieś rzeczy. Możesz komputerowe skrzynki, dywan. Weź tutaj dywan postaw szybko. A weź dywan. Dajmy tutaj. Alek też poszukaj. Dobra, taka dziura gdzieś wystarczy. Okej, róbcie to. Ja wyskakuję z tej dziury. Patrzcie, to jest normalna dziura. I teraz patrzcie to. Mamy normalną dziurę i na dole, teraz Patrycja dała dywan, różne rzeczy. Patrzcie, zrobimy fajną jedną skrytkę. Ja przygotowałem pewne coś takiego. Patrzcie, to jest tajna podłoga. Widzicie, co się pali na środku? To jest mega tajna podłoga. Gdy ją położę, to ona będzie ruchoma. To są największe skrytki w Minecraft. No takich jeszcze nie widzieliście. Kliknijcie za to łapeczkę w górę i pamiętajcie też o subskrypcji. Ja se sprawdzę, kto klika, kto łapkuje. Ja zaraz wam pokażę. To będzie tak tajne. No takich rzeczy to jeszcze nie widzieliście. Łapeczka w górę i wam pokażę. 3, 2, 1. Patrzcie na to. I pyk. Postawiłem, czekaj, to powinno zaraz działać. O, jest, postawiłem, działa. Patrzcie teraz to, pokazuję wam, czekajcie. Muruję teraz tu, czekaj. Zamuruję, dobra. Na dole jest Patrycja i Alek. Patrycja, Alek, spójrzcie się do góry. No. Macie postawionego stona, widzicie stona? Tak, widzimy. Okej, to patrzcie teraz do góry, patrzcie teraz to. Uwaga, 3, 2, 1 i patrzcie to. Mocne, co? Patrzcie to, patrz. Puuu, zamyka się. Widzieliście kiedyś takie skrytki? Patrz to. Mocne, co? Patrz to, widzicie? Tam nas katnap nigdy nie znajdzie. To będzie kozackie. Tutaj katnap nas nigdy nie znajdzie. Patrz na dole. Normalnie teraz zrobili sobie pokój. Możemy zamykać normalnie podłogę i ona wstaje, kiedy w nią klikam. To jest najlepsza skrytka. Ale jeszcze mam lepszą. Jeszcze będzie lepsza. Oglądajcie dalej. Patrzcie, to jest jedna. Wchodzimy sobie na dół. Normalnie możemy wejść. Czekajcie. Problem mam. Muszę zrobić wejście. No czekaj, to rozwalę. Dobra. Teraz wstawiamy jeden blok. Uwaga, klikamy, zamykamy. I pum! Zamyka się i normalnie to jest normalna ściana stone, który działa jak coś, nie? I teraz schowamy swoje diamenty. On ich nie odnajdzie. Patrzcie, dajemy swoje diamenty, tak? One są tu bezpieczne. Dobra, ale teraz jeszcze druga. Z drzewem. Mam coś jeszcze lepszego z drzewem. To już będziecie jeszcze lepszego? W ogóle będziecie w szoku, no. Tutaj teraz mamy drzewa. Różne postawione drzewa, widzicie? Tu jest jakieś tam brzezowe, drewniane i tak dalej. Uśpieszcie się szybciej, została minuta. Słyszeliście katnapa? Słyszałaś katnapa? Ojej, on serio tu jest. On coś powiedział, katnap. Tak. Że nam minuta została? Minutę. Ej, minuta szybko! Nam została, minuta, szybko, musimy się ukryć, szybko! Gdzie teraz? Patrzcie teraz to. W ręku teraz trzymam drzewo, patrzcie na to. Widzicie to drzewo? Jak ty trzymasz drzewo? Widzisz to, Patrycja? Jak to jest możliwe? Przecież nie można trzymać drzewa w ręku. To w Minecrafcie jest niemożliwe, żeby trzymać drzewo w ręku. Ja mogę je posadzić, patrzcie to. Jak ty to? Postawiłem drzewo jedno, widzicie? Postawię teraz drugie. Pum, kolejne postawiłem, trzecie kolejne postawiłem. Jak ty to robisz? Mogę sadzić drzewa. Ale to nie są normalne drzewa. Pokażę wam zaraz jakie. Pum! Kolejne drzewo. Jajne drzew! Pum! Zasady drzewa. Tutaj katnap nas nigdy nie odkryje, patrzcie. Okej, posadziłem kilka drzew. Mamy postawione kilka różnych drzew. Czekajcie, wam pokażę. O, teraz patrzcie. To są normalne drzewa w Minecraft, tak? Nic się nie wyróżniające, patrzcie. No i co teraz mamy za nimi stanąć? Podchodzimy do jednego schować, drzewa. Patrzcie to. 3, 2, 1 i... Pum! Widzicie to? Patrzcie na to! Drzewo się przekręca! Patrz na to! Widzisz to? Ale... Patrz, widzisz? Jak to? Patrz, i normalnie możemy teraz wszedek, patrz. To jest niemożliwe, bo jak ty to zrobiłeś? Daj, budujemy się na dół. Tutaj. Dobra, na dół, dawajcie. I teraz tutaj robimy teraz tu, dobra, wystarczy. Tutaj teraz robimy, górę. Szybko kopiemy. Robimy teraz swoje pomieszczenie. Zaraz katna przyjdzie, dobra. Okej, patrzcie, to jest drzewo, które normalnie się przesuwa i możemy teraz zakryć, patrzcie. Bum, wchodzi, zakrywamy. I tu pod drzewem będzie mieć wejście. Pod drzewem, czajcie, dosłownie pod drzewem. Czajcie, ja je tylko wyprostuję. Tu pod drzewem zrobimy idealnie tutaj, uwaga. O, postawiłem, dobra. Teraz weźmy tak, dajmy, pum, otwiera się. I dajmy pod spodem, pum.
Będzie wejście, patrzcie, podwójne ale wejście. Ale genialne to jest. Genialne, co? Co na to powiecie? Tak. Dobra, i teraz no, robimy pomieszczenie. Dawajcie pomieszczenie, szybko zrobimy. Tutaj jeszcze rozwalcie. Okej, i tutaj dajcie diamenty, tak, tak. W tym drzewie jeszcze możemy kopać, patrzcie na to. Normalnie mogę zrobić dziurę w środku drzewa i w tej dziurze zamieszkać. Normalnie mogę wejść do dziury, patrzcie to. Robię teraz dziurę w drzewie i zaraz postawię szkło i normalnie będę mu się przyglądał, będąc w szkle, katnapowi. Patrzcie, robimy wielką dziurę w środku. W tym drzewie tajnym zrobiłem jeszcze w środku szkło, do którego zanim mogę wejść. Normalnie tam teraz do drzewa wejdę. To już jest podwójna tajna baza. Nie dość, że możemy wejść na dół pod tym drzewem, patrzcie, o tam na dół możemy wejść. Normalnie mamy drabinkę, to jeszcze możemy wejść do środka drzewa. To już katnap mnie w ogóle nie znajdzie. Mamy idealne, to jest już najidealniejsza baza. I patrzcie teraz na to, to jest w ogóle mocne. Jestem w środku w drzewie, a tutaj jest szkło, przez które mogę podglądać katnapa i mogę budować normalnie w środku w drzewie. Patrzcie, stawiam bloki, nie wiem czy widzicie, ale w środku mogę normalnie stawiać bloki, które się pojawiają. O, słyszeliście? Katnap powiedział, że szuka. Katnap zaczął szukać. Okej, ja jestem w drzewie i se buduję, patrz. Jestem w domu, zaraz was znajdę. Normalnie za szkłem jestem w środku, w drzewie. I tutaj będę podglądał katnapa, gdy on będzie szedł i mnie szukał. Dobra, i zobaczmy, czy nas katnap znajdzie. O, idzie, jest katnap, dobra, szuka. Wyszedł na podwórko. Przegląda dom, idzie wokół. Patrzymy, teraz go obserwujemy i zobaczymy, czy znajdzie moją postać, która się ukrywa dosłownie tutaj w malutkim, niewidocznym szkiełku w drzewie. Zaraz was znajdę, nie ukryjecie się przede mną. Katnap szuka. Ale... Czekaj, włączę mikrofon. Ej, katnopie! Ale jak nas nie znajdziesz, to dajesz tam 100 diamentów, słyszysz? Robimy zakład? 100 diamentów? Dobra, ja i tak was znajdę. Robimy zakład o 100 diamentów. Jak nas nie znajdziesz, to dajesz tam 100 diamentów. Git? Dobra, a zakład. Jak ja was znajdę, to wy mi dajecie 1000. Dobra, jak nas znajdziesz, to dajemy ci 1000. Szukaj, dawaj, katnopie, zobaczymy, czy dasz radę. Zaraz was znajdę. No, zobaczymy, czy katnap nas znajdzie, patrzymy. Chodzi sobie dookoła, spogląda się, ale coś mu nie idzie. Zobaczymy, czy da radę. No, dawaj, katnapie. Tu idzie sobie na prawo, patrz do góry. No, gdzie my tu jesteśmy? Gdzie my tu jesteśmy? Nie, oni się tu schowali. Może w tym domku tak, mama! Nie ma w domku. Nie może znaleźć. Zaraz was znajdę. Idzie do drzew poważnie. O, patrzcie, podchodzi, patrzy, ale tu nic nie widzi. Chyba, że na drzewach. O, czekaj, co on próbuje? Może będzie próbował wejść. Czekaj. O, patrzy, on myśli, że na drzewie jesteśmy. Co on robi? On myśli, że na drzewach jesteśmy. Czekaj, a my tu patrzcie. Mam was. Hop, siup. Gdzie my tu jesteście? Chodzi se po drzewach. On serio myśli, że jesteśmy na drzewie. O, katnapie, nie znajdzie nas. Patrz, jest na drzewie, pod którym ja jestem. Patrzcie, ja jestem tu pod tym drzewem. Tutaj się w środku krywię. Normalnie jestem tu. Może tam. A on jest tu góry. Ja nie widzi nas. Ej, ta kryjówka jest mega. I to bardzo mega. Dobra, on patrzy jeszcze na kolejne drzewo. On będzie się wspinał do góry, jeszcze wyżej. A tu nas nie ma, tu drzewo jest puste, tu nas nie ma. Rozgląda się dookoła. A ja jestem tutaj w drzewie. O lol, ale mocne to jest, jestem w drzewie. A on patrzy, patrzcie. I nie może znaleźć. Tutaj jestem w środku? Jeszcze się wszyscy skryli, wychodzi z tej kryjówki. Ha! Masz ostatnie minuty na znalezienie nas. Jak nie znajdziesz, to dajesz 100 diamentów. Dajemy ci 2 minuty tylko. Idę na ogródek. Okej, katnap poszedł gdzieś dalej. Oddalił się od naszych drzew. Pułapka jest idealna. Ale teraz jeszcze to nie wszystko. Wyszedłem z drzewa. Patrzcie, już mnie w środku nie ma. Wyszedłem z drzewa. I teraz idziemy do piwnicy. Patrz, w drzewie już mnie nie ma. Oddalamy się od mojej tajnej bazy w środku. I chodźmy teraz po prostu tutaj, do środka. Zmienimy mi kryjówkę. Ciekawe, czy on tutaj przyjdzie. Otwieramy. Puuu! Dobra. I wchodzimy do środka. Czekajcie. Musimy tutaj sobie zamurować. Okej. Okay. Pum. Zasłaniamy się i zamykamy. Zamykamy. Pum. I zostajemy w środku. Okej. I zostajemy w środku. I nikogo tutaj nie ma w piwnicy. A ja się znajduję pod dołem. Jestem tu na dole. A tu jest. Nikogo nie ma. I teraz patrzymy, gdzie jest katnap. O, katnap chodzi u góry. Katnap chodzi po moim pokoju, po salonie. Patrzy teraz się. Idzie do mojej kuchni. Patrzcie. On nie może dalej nas znaleźć. Ostatnia minuta i wtedy przegrywa. Uwaga, nie można znaleźć, nie może znaleźć kryjówki. Katnap szuka i nie może znaleźć. Ej, to jest mega mocne, serio. O, uwaga, schodzi do piwnicy, ale w piwnicy nic nie ma. Chodzi, rozgląda się i nie może znaleźć. Patrzy dookoła i nie może znaleźć. Patrz, nie może. W szoku totalnym. I co teraz? Katnap przegrywa.
Tu jesteście, wychodzi! Haha, wygraliśmy, wygraliśmy! Proszę dla mojej 100 diamentów, 100 diamentów! Halo, poważnie! 100 diamentów, gdzie on jest? Ha, patrz, wyszedłem! Nie znalazłeś nas! Dajesz mi 100 diamentów za to! I jak przyrzekałeś? No nie, to było za dobre kryjówko! Jest, daje mi 100 diamentów, ma być równe 100 diamentów, 100 diamentów równe, liczę. Czekaj, liczę, będę patrzał. Uwaga, ile tu jest? Czekaj. Teraz Katnap mi daje diamenty swoje. Jest, wygrałem z Katnapem! Ja pierwszy raz z nim wygrałem, inaczej on by mnie zjadł i by mi zabrał. Dobra, ile jest? Czekaj, nie rzucaj, bo nie widzę. Czekaj, pozbieram, uwaga, i jest 40... Ej, nie ma oszukiwania! 100 ma być, 60! Dawaj, całego staka. Uwaga, dał. Okej, jeszcze jeden stack, bo to jest od... Czekaj, patrzymy, 80, 70, jeszcze 30, co do jednego będę patrzał. Dobra, patrzymy dobra, i teraz... Dobra, już ci daję czegoś. Okej, mamy, elegancko, dobra, thank you. I szybko uciekamy w nogi. Do drzewa, szybko. Na sam koniec, widzowie, raz jeszcze przypominam o Haukt i ich kozackich nagrodach. Link do gry znajdziecie w opisie. Widzimy się na tajemniczej wyspie.